Ponad miesiąc temu, jeszcze przed wprowadzeniem tych największych obostrzeń i zakazów przemieszczania się i ograniczeń dotyczących handlu, prezydent miasta Kutna podejmuje decyzję o zamknięciu targowicy miejskiej. Dzisiaj targowica rusza, handel rozpoczyna się. Nadal przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z zachowaniem dwumetrowego odstępu pomiędzy osobami kupującymi, maksymalnie 4 osobami na stoisku oraz nakładanym obowiązkiem noszenia masek zakrywania lub innym sposobem zakrywania ust i nosa. W pierwszym dniu otwarcia i umożliwienia handlu na targowicy miejskiej ruch tu znacznie mniejszy niż normalnie, ale wielu handlujących tutaj, głównie rolników, podkreśla, że niezbędne jest otworzenie handlu i umożliwienie im sprzedaży płodów rolnych, bo jest to bardzo często jedyne źródło ich utrzymania. Kutnowska targowica została dzisiaj otwarta po ponad miesięcznym zakazie handlu w tym miejscu. Czy jest takie działanie jest potrzebne? Czy jest to główne miejsce, gdzie może pan sprzedawać swoje wyroby? Mówię, to jest jedyne miejsce, gdzie możemy sprzedawać swoje wyroby i w ogóle targowica nie powinna być w ogóle zamykana. Pod tym względem, że niektórzy tylko z tego żyją. A jak w ogóle wygląda sytuacja w ogrodnictwie w tym roku? No mówię, część rzeczy zostało wyrzucone, bo przerosło, nie było gdzie sprzedać. No i mówię, a teraz no wracamy troszkę do rzeczywistości, nie? Czy gdzieś jeszcze planuje pan sprzedawać produkty ziemi? Po prostu no ogłaszamy się na internecie, no i w domu. Widzę, że wszystkie środki bezpieczeństwa, ostrożności są zachowane, maseczka, rękawiczki. Czy ludzie przestrzegają tych obostrzeń dzisiaj w pierwszym dniu handlu? Dosyć bardzo mocno. Bardzo jest potrzebne otwieranie targowisk, bo rolnicy nie mają co zrobić z towarem. Tak jak przygotowani są na sprzedaż detaliczną, to nie mają gdzie tego towaru sprzedać. A jak sytuacja wygląda u pana? Duże straty? Bardzo duże. Jakby rynek nie był otworzony, to by były straty ogromne z powodu, że nie byłoby gdzie tego towaru sprzedać. Czy myśli pan, że bardzo wpłynie to na cenę warzyw i owoców? No to się okaże w bieżącym czasie, jak to będzie, ale myślę, że tak. Na chwilę obecną ceny są podniesione? Obniżone. Tak jak u nas, u rolników, są ceny bardzo obniżone podług z innych lat. Dzisiaj pierwszy dzień otwarcia targowicy. Dlaczego pani zdecydowała się zrobić zakupy właśnie tutaj? Bo ja lubię przychodzić na targ. Sobie pooglądać, czasami ceny fajne są. No i tyle. Uważa pani, że w dzisiejszym czasie należy w taki sposób wspierać lokalnych tutaj naszych gospodarstw? Tak, oczywiście. No gdzie oni mają to sprzedać? Czyli uważa pani, że otwarcie targowicy jest dobrym posunięciem? Dobrym posunięciem. No po prostu trzeba się chronić i robić swoje. Czy uważa pani, że otwarcie targowicy jest słuszne i potrzebne? Chyba tak, bo jest wiosna w pełni. A wiatry przewieją może. A czemu pani zdecydowała się dzisiaj na zakupy tutaj? Chciałam kupić byliny kwiatów, ale niestety nie ma. Jeszcze ten pan nie przyjechał. Czy uważa pani, że powinno się w taki sposób wspierać naszych lokalnych gospodarzy? No chyba tak. I przede wszystkim tak. No bo oni ciężko pracują i chcą gdzieś sprzedać. Dlaczego zdecydowała się pani dzisiaj robić zakupy na targowicy? Ja przyszłam szczególnie po pomidory, bo mamy działkę, no i musimy to zasadzić jakoś, żeby po prostu przeżyć te trudne dni. No mamy działkę, to trzeba jakoś to wykorzystać, ale tak właśnie patrzę, trochę się boję. Przyszłam, ale z takim ciężkim sercem tu chodzę i się boję naprawdę. Czyli z jednej strony wspiera pani lokalnych tutaj gospodarzy i... Jednak trzeba, no my też handlujemy i niedługo na rynki wyjedziemy, ale ludzie nie uważają, widzimy tutaj wszyscy bez rękawiczek przyszli, no i wydaje mi się, że no nieodpowiedzialni jesteśmy, no jako ludzie. Czyli uważa pani, że otwarcie targowicy słuszne, ale powinniśmy bardziej dbać o i być ostrożni? Jak najbardziej, no ale wydaje mi się, że no właśnie musi być ktoś taki, kto tutaj rządzi. I ma nad tym jakiś taki, jakby to powiem, no wie pani, respekt, żeby ludzie czuli. No bo rzeczywiście ludzie są spragnieni jeden z drugim, pospotykali się, rozmawiają, no wiadomo, co się może później wydarzyć.